Agnieszka miała tak naprawdę dwie wersje, które po kolei powstały, bo była ta wersja bardziej dzienna, zanim zrobiliśmy kreskę z mocnymi czerwonymi ustami. Potem pojawiła się ta mocna, faktycznie graficzna krecha, którą uzupełniliśmy, zmieniliśmy trochę odcień ust na bardziej różowy. Jak się zabrać za to? Dbamy o pielęgnację, jakaś baza pod podkład będzie bardzo dobra. Baza Prestige idealnie się sprawdza, bo wygładzi pory oraz spowoduje, że makijaż będzie trwalszy. Więc to też jest fajny produkt, który zdecydowanie mogę polecić. Pamiętamy o podkładzie, pamiętamy o rozświetleniu, pamiętamy o fajnym modelowaniu twarzy, o zaakcentowaniu kości policzkowych. U Agnieszki akurat ja wymodelowałem delikatnie oko matowymi cieniami w zagłębieniu powieki, tak aby to oko nie było płaskie. To jest dyskretny efekt. Nie jest to super widoczne, nie jest to mocne, ale też powoduje, że oko staje się bardziej plastyczne. W tej pierwszej wersji, dziennej, delikatnej, Agnieszka miała zrobioną delikatną kreseczkę wykonaną cieniem. Ostrym pędzelkiem namalowałem w 1/3 powieki od mniej więcej źrenicy do zewnętrznego kącika, wyciągając ku górze matowym, brązowym cieniem tą kreskę. Natomiast w tej wersji mocniejszej użyliśmy eyelinera w kałamarzu i tu już ta krecha była wyrazista, taka bardzo nowoczesna, bardzo fashion. Żeby usta były fajnie i dobrze wyrysowane, konturówka jest niezbędna. No i mamy drugą pomadkę różową. Agnieszka lubi dosyć mocno wyrysowane te usta, więc one też były z konturówką. Tą pomadką drugą moglibyśmy te usta zrobić bardziej transparentnie, jako tylko muśnięcie. Tak, to jest bardzo, bardzo fajna pomadka i bardzo ma taki energetyczny, mocny kolor. Właśnie, a gdzie taką dostać? Pomadka Prestige, możemy ją dostać w naturach, w sklepach Natura. Nie tylko ten odcień jest godny polecenia, są to matowe pomadki, bardzo dające taki nowoczesny, pożądany efekt.